Ja jeszcze na dwa słowa do pana Tomka, który też tutaj robi zdjęcia. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Ten kamp trwa już od 12, tak? Tak. Pierwsze dni to... Pierwsze 5 dni chłopaki trenowały nad umiejętnościami indywidualnymi. Każdy dla siebie, każdy, żeby jak najlepiej się pokazać. Mieliśmy 10 bloków treningowych, wszystkie rzeczy, które trzeba poprawić przed takim graniem drużynowym, czyli obrona i szybki atak, i gra tyłem do kosza, i kozioł, i rzut. 10 różnych takich bloków. Teraz chłopaki wdrażają to w życie, próbują pokazać z jak najlepszej strony, jak najlepiej potrafią. Nie było mnie tutaj od początku, ale wiem, że was tutaj odwiedził Popiołek. Tak, tak, odwiedził nas. Jakie zadanie miał tutaj pan Marek? Marek przyjechał, żeby opowiedzieć chłopakom, jak to naprawdę jest być zawodowcem. Bo każdy ma jakieś swoje wyobrażenie. Nie każdy na pewno dobre, nie każdy słuszne. A dzięki temu, że Marek przyjechał, trochę się z chłopakami poruszał. Posiedzieliśmy wieczorem, siedzieliśmy chyba 2 czy 3 godziny. Rozmawialiśmy o tym właśnie, jak to naprawdę jest, jak wygląda dzień z życia zawodowego sportowca, jak trudno jest pogodzić sport z studiami czy z pracą, jak wielkich rzeczy to wymaga, ale jakie są z tego... To nas tu jeszcze odwiedzi, bo kamp trwa do 22. Dzisiaj odwiedza nas jeszcze Get Better, żeby pokazać chłopakom, jak się trenuje też, jak oni trenują z zawodowcami. Tak jak wiemy, no to jest niesamowita inicjatywa. Oni są głównymi autorami sukcesu Kuby Dłoniaka, który teraz był najlepszy strzelcem i tak dalej. A jeszcze niedawno grał w drugiej lidze i pokazał myślę wszystkim, że ciężka praca, wakacje nad swoją grą potrafi naprawdę zrobić ogromną różnicę. Także chłopaki tutaj zrobią takie treningi pokazowe dla wszystkich. Myślę, że będzie to troszeczkę coś podobnego do tego, co my robiliśmy, czyli rozwijanie umiejętności indywidualnych. Natomiast fajnie będzie zobaczyć doświadczenia ze Stanów od Tima Grovera, czego tam chłopaki się nauczyły i co przekażą naszym zawodnikom. Ale tu nie tylko te treningi, od dzisiaj jest draft, a później się zacznie normalnie, jakby powiedzieć, to turniej. Turniej, 6 drużyn, każdy tak z każdym, jest, drużyn, potem play-offy. Każda drużyna zagra 7 meczów w 4 dni, do pełnych meczów 4 razy 10, więc to jest ogromny wysiłek. Profesjonalne sędziowanie. Tak, sędziowanie będzie profesjonalne, mamy sędziów normalnych, licencjowanych przez PZKOS. Trenerzy drużyn są przygotowani. Mamy pewne zasady, że każdy ma gwarantowany czas gry. Każdy chłopak tam pogra, praktycznie się równo. Żeby każdy się dobrze bawił. Drużyny będą wyrównane, ponieważ jest draft tak zaprogramowany, żeby wszystkie drużyny miały równe szanse. I zobaczymy. Na pewno rywalizacja będzie bardzo wyrównana. Będą statystyki na stronie draftliga.pl/camp. Będzie wszystko można na bieżąco przeczytać i zobaczyć, jak chłopakom idzie. Będą skróty wideo, zdjęcia, wszystko będzie. Pewnie widzowie jacyś przyjdą z Kozienic popatrzeć, bo tak, jeżeli puści się jakąś informację, jeżeli ktoś tam się dowie, mamy też troszeczkę znajomych w Kozienicach, więc na pewno to jakoś się tam rozpowszechni. I pewnie zobaczymy. I jak na każdym turnieju, chyba jesteście przygotowani na nagrody drużynowe i indywidualne. Tak, ale skupiamy się tutaj jakby... MVP kampu będzie wybrany. Będzie 8 nagród indywidualnych, najlepszy obrońca, najlepszy hard worker, tak? Najlepszy zawodnik, który dawał sobie wszystko już na treningach i widać tego efekty, tak? Robił postęp. Zrobił ogromną różnicę w swojej grze, to też będzie nagradzane. Najlepszy oczywiście strzelec. Wszystkie nagrody, jakie sobie można wyobrazić. A jak uważasz, czy na takim kampie tutaj, bo tu jest prawie 50 uczestników. 51, mógłby tu się, twoim zdaniem, powinien, czy mógłby tu się pokazać jakiś trener klubowy, a nóż by coś sobie do swojej drużyny znalazł? Możliwe. No, na pewno byłby taki problem, że są tu chłopaki z całej Polski, więc gdyby trener z konkretnej drużyny chciał przyjechać, to z jego regionu tutaj zawodników było kilku. Ale to niekoniecznie są kluby, które mają internety i szukają zawodników. To też prawda, ale wiemy już z doświadczenia, że potrafią się znaleźć takie perełki. Myślę, że na Lidze Wiatrów naszej też to można było zobaczyć. Jest sporo zawodników, którzy nie mają żadnych doświadczeń klubowych, a potrafią grać na najwyższym poziomie, być najlepszymi zawodnikami. Nie mają żadnych
żadnych hamulców, po prostu są pewni siebie, dają sobie wszystko, nauczyli się grać, grając przeciwko starszym, większym, silniejszym i jak grają przeciwko rówieśnikom, to dopiero widać ich talent i ich pracę. Dziękuję bardzo i życzę udanego kampu. Dzięki. Hello.